e-kryptografia.pl. Źródło wiedzy o kryptografii i steganografii. Historia steganografii. Ostatnie lata. Steganografia przeżyła prawdziwy rozkwit podczas II wojny światowej. W grudniu 1940 roku w ręce jednego z inspektorów wpadł podejrzanie wyglądający list podpisany Joe Kay. Szczególną uwagę zwróciło użycie kilku nietypowych wyrażeń, np. słowo cannon zamiast gun, co mogło sugerować niemieckie pochodzenie autora listu. List poddany został szczegółowej analizie i dopiero chemikom, którzy zastosowali test oparów jodyny, udało się odnaleźć ukrytą wiadomość. Na odwrocie listu ukazało się sekretne pismo. Inspektorzy w późniejszym okresie czasu przechwycili więcej listów tego autora, zawierającymi m.in. listę okrętów cumujących w tym czasie w Nowym Jorku, ilość żołnierzy brytyjskich wysłanych na Islandię, czy modele samolotów, które poleciały do Anglii. Listy te pisane były roztworem piramidonu, czyli proszkiem używanym jako lekarstwo na ból głowy, a tym samym łatwo osiągalnym w większości aptek. Autora listów udało się zidentyfikować i aresztować w połowie 1941 roku, a był nim niejaki Kurt Friedrich Ludwig i w momencie aresztowania znaleziono przy nim kilka buteleczek piramidonu. Kolejnym przykładem użycia atramentu sympatycznego jest przechwycony w listopadzie 1941 roku list wysłany z Hawany do Lizbony. Podejrzliwy inspektor wykrył, że pisany po hiszpańsku list ma w sobie cechy germańskie. Intuicja go nie zawiodła i po przeprowadzeniu testów na obecność atramentu sympatycznego ukazał się list zawierający listę statków, na które dokonywano załadunków w Hawanie. Biuro cenzorów kontynuowało przechwytywanie listów pisanych tą samą ręką. Zawierały one m.in. szczegóły dotyczące rozbudowy bazy okrętów amerykańskiej marynarki wojennej, a w końcu także i adres nadawcy. Spośród 48 wysłanych przez niego listów nie udało się przechwycić tylko 5. Nie zapomnij subskrybować naszego kanału.